Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Przez Świat z Modami. Jest to dokładnie odcinek 11. Jak pamiętacie, w ostatnim odcinku, w sumie przez ostatnie 3 odcinki, tworzyliśmy całą sortownię, a także pokój, w którym wytwarzamy w tym momencie dużą ilość energii. Tutaj zostawiłem otwarte przestrzenie z tego względu, że właśnie chcę teraz Wam pokazać, jak to się tworzy, żeby właśnie takie luki przy rurach z Red Powera, jak to zakryć. W związku z tym mamy... Aj, nie ten sposób, nie ten przycisk. Raz, dwa, trzy, ok. Otwieramy workbencha, mamy pokrycie stone'owe i pokrycie drewniane. I teraz przez ułożenie właśnie w ten sposób tworzymy hollow wood cover, czyli pokrycie z dziurą. I tak samo zrobimy tutaj dla pokrycia ze stone'a. Też 8 sztuk. I teraz ze spokojem możemy to pokryć. Jak widzicie, teraz to wygląda naprawdę bardzo, bardzo ładnie, bardzo schludnie. I to samo jeszcze w tym miejscu. W tym miejscu. Tutaj. I jeszcze w dwóch miejscach, czyli w tym. I dokładnie w tym. Teraz możecie zobaczyć, że to naprawdę bardzo elegancko wygląda. Wszystko schludnie i elegancko. Taki właśnie efekt chcieliśmy uzyskać, także naprawdę sortownia wygląda bardzo, bardzo fajnie, a pewnie niedługo będzie trzeba jeszcze stworzyć jeszcze jedną maszynę, sorting machine, z tego względu, że tutaj nie jestem w stanie włożyć wszystkich materiałów do jednego sorting machine. Już nawet wiem jak, ale to jeszcze nie w tym odcinku. Jak zbudujemy quarry, wtedy pewnie będziemy myśleli o tym, żeby dobudować jeszcze jedną maszynę sortującą. Co na dzisiaj? Myślę, że najpierw zaczniemy od stworzenia takiego małego systemu automatycznego craftowania. W związku z tym będziemy potrzebowali, będziemy musieli stworzyć następujące przedmioty. Zaczniemy od Basic Logistic Pipe, z tego względu, że tego będziemy potrzebowali najwięcej, ponieważ to później musimy zamienić na Request Logistic Pipe, na Crafting Logistic Pipe, na Provider Logistic Pipe i na razie to będzie wszystko, a przynajmniej w tym odcinku. Na razie nie widzę, co tu jeszcze musiałbym dzisiaj stworzyć. Na razie stwórzmy Basic Logistic Pipes, z tego względu, że to jest ta podstawowa rura, którą musimy stworzyć. Musimy stworzyć najpierw Diamond Logistic Pipe, czyli jak widzicie, Basic Logistic Pipe jest bardzo, bardzo kosztowną rurą. Stwórzmy, myślę, tak 16 Basic, 24 nawet, czyli musimy stworzyć, potrzebujemy tak 6 diamentów. Na 6 mamy sporo diamentów, tak więc o to się nie musimy martwić i weźmiemy jeszcze dosyć sporo szkła. 12 sztuk powinno wystarczyć. Workbench odwrotnie, w ten sposób mamy 24 Diamond Transport Pipe. Teraz musimy stworzyć dosyć sporo pochodni, czyli torczów, ale więcej potrzebujemy drewna. Weźmy jeszcze troszkę. Dobra, otwórzmy workbencha, stwórzmy patyki, bo tego będziemy potrzebowali naprawdę sporo. Dobra, weźmy, stwórzmy tak 10 pochodni, myślę. 10 powinno wystarczyć, z tego co mi się wydaje. 10 pochodni, dobra. Może odłóżmy w międzyczasie jeszcze pokrycia drewniane i stone'owe, ponieważ to na razie nam się nie przyda. Potrzebujemy jeszcze teraz tak, więcej patyków, o wiele więcej patyków, ponieważ musimy stworzyć kilka kół. Jeszcze co potrzebujemy? Pokażcie mi tutaj tą książkę, czyli tak, Gold Gear. Aj, mogłem tego nie cisnąć. Nie. Basic. Szkło to mamy, czyli gold. Musimy stworzyć ile? Jeżeli chcemy razy 3. Razy 3, czyli potrzebujemy dokładnie 6 gold gear. Czyli więcej patyków potrzeba. Dobra, to najpierw stwórzmy może
Więcej patyków. Dobra, tyle mi się wydaje, że powinno starczyć. 6 patyków, dobra. Teraz z kobla. Kolejny krok. Też po 6. Dobra. Teraz z irona. Mamy bardzo, bardzo mało irona. Pewnie będę musiał iść niedługo i kopać w tunelach, żeby troszkę go wydobyć. No i na końcu ze złota. Akurat złota mamy naprawdę bardzo sporo, tak więc o to się nie musimy martwić. Też 6. Dobra, mamy 6 gold gear. Teraz myślę, że możemy odłożyć niepotrzebne rzeczy, czyli gold, iron. To potrzebujemy, to potrzebujemy. Więcej szkła potrzebujemy jeszcze. Weźmy to. I teraz zobaczymy, czy pamiętam, jak się to tworzyło. Czy tak, 6. O, co ja żem zrobił w sumie? Za dużo stworzyłem Diamond Transport Pipe, bo potrzebujemy tylko 3, a ja to obliczyłem, że na każdą sztukę. Ależ pomyłka. Ale to nic, to i tak później wykorzystamy, tak więc nie ma o co się martwić. No i tutaj potrzebujemy szkło, tutaj torcze i mamy 24 Basic Logistic Pipe. Przesadziłem strasznie z tymi Diamond Transport Pipe, w ogóle nie przemyślałem tego kroku, ale tak jak mówię, my to wszystko wykorzystamy, ponieważ to są bardzo, bardzo potrzebne rury. Może nie teraz, ale w przyszłości na pewno wszystkie te rury wykorzystamy. Dobra, odłóżmy to, co nie potrzebujemy. Albo w sumie zobaczmy teraz, co potrzebujemy na Provider Pipe. Basic i Glowstone Dust. Mamy dokładnie 2, 4, 6, 8, 10, 12 skrzynek. Czyli musimy stworzyć 12 Provider Logistic Pipe. Dobra, ile mamy Glowstone'a? Ile mamy Glowstone'a? 16 sztuk. Troszkę mało, będziemy musieli go jeszcze troszkę stworzyć. 12 sztuk. Tutaj połowa. Provider Logistic Pipe. Dalej, co jeszcze potrzebujemy? Crafting. Na razie stworzymy, myślę... zróbmy 4 Crafting Logistic Pipe, czyli potrzebujemy dokładnie 8 Glowstone'a. Może zróbmy tak, że weźmiemy, pójdziemy do góry. Ja wezmę... całego... Albo nie, wiecie co? Redstone sobie zostawię. Mam więcej Nikolaita. On jest chyba bardziej drogocenny. I zamienimy to Transmutation Table na naszego Glowstone'a, bo właśnie Glowstone'a o wiele bardziej potrzebujemy w tym momencie. Glowstone'a też możemy wytworzyć właśnie w tych kolektorach naszych, ale że tutaj, jak widzicie, mam sporo paliwa. Ja sobie bawię się na razie tymi kolektorami, w sumie można powiedzieć. Nie chcę jak za bardzo przyspieszyć tego całego procesu i tworzyć Antimatter Relay, tak żeby można było... Znaczy w sumie troszkę jeszcze poczekamy z tymi kolektorami. Mamy kupę czasu, także nie ma co się martwić. Ja tutaj nie mam zamiaru kończyć tego sezonu po 20 czy 30 odcinkach. Mam nadzieję, że to o wiele, wiele dłużej będzie trwała ta seria. Dlatego na razie nie chcę aż tak bardzo rozwijać tych moich kolektorów. Dobra, wracając do naszego craftowania, czyli tak, basic, miałem stworzyć dokładnie 4 Crafting Logistic Pipe, 4 sztuki. I co jeszcze nam się przyda? Request, Provider, Crafting, Supplier, Satellite, to nie. W sumie można byłoby stworzyć jeszcze Request. Request, tworzymy teraz. W sumie na razie poczekamy jeszcze, bo to jest... Nie, będzie i tak potrzebne, tak więc stwórzmy na razie jedno Request Logistic Pipe, czyli potrzebujemy dokładnie 8 sztuk golda, patyki, jeszcze stone'a potrzebujemy 8 sztuk dokładnie. 8 sztuk i chyba resztę już mamy. Czyli tak, patyki, 4. Po 4. Dobra. Teraz tutaj, za mało widzę, wziąłem... A nie, dobrze wziąłem, tylko za dużo teraz stworzyłem tych kół. Ale to nic. I teraz tak, 4, 4, 4 po 2. Więcej nam nie będzie potrzebne.
i też po 2. Mamy Gold Jill. Stwórzmy to razem z Basic. Mamy Request Logistic Pipe. Na razie więcej nie potrzebujemy. Odłóżmy te niepotrzebne rzeczy. Stone Jill myślę, że możemy schować w to miejsce. O, tutaj widzę, że mam 18 Stone Jill i 4 Wooden Jill. Ale to też wszystko wykorzystamy. Aha, i jeszcze potrzebujemy stworzyć jedną rzecz. Potrzebujemy stworzyć jedną rzecz. Tylko jak ona się nazywała? Automatic Crafting Table. O właśnie. Tych Automatic Crafting Table stworzymy myślę z 4 na razie. Czyli potrzebujemy dokładnie 16 Wooden Jill. Tutaj ile mamy? 4. Czyli jeszcze musimy stworzyć troszkę więcej. I jeszcze parę workbenchów. Tu mam jeden workbench. Czyli musimy wziąć więcej drewna. 24. Dobra. Weźmy, przełóżmy to tak na... No dobra, zróbmy 40 desek. Tutaj stwórzmy jeszcze 3 workbench'e. Teraz to zamieńmy na sticky. I stworzymy dokładnie 16 wooden jill. I teraz po 4 sztuki. W środku crafting table mamy 4 automatic crafting table. Myślę, że patyki mogę sobie odłożyć tutaj w to miejsce, ponieważ na razie tego raczej nie będę potrzebował. Torcza włożymy tutaj. Basic zostawimy. I teraz tak, myślę, że automatic crafting table położymy tutaj na tej ścianie. Tutaj będziemy sobie rozciągali ten cały system. Myślę, że na razie tak to ułożymy w ten sposób. Po 3 czy po 4? Myślę, że na razie 3. Zobaczymy. Albo 4 włożymy. Niech będzie po 4. Po 4? O, wygląda nawet ładnie. I jeszcze potrzebujemy jedną rzecz. Potrzebujemy klucz. Wręcz. Dokładnie ten klucz. Potrzebujemy iron i stone jill. Oczywiście to wszystko mamy, tak więc nie musimy już tego tworzyć. Stone jill. I jeszcze potrzebujemy iron. 3 sztuki. Dobra. Workbench. 1, 2, 3. Stone jill. Wręcz. I teraz zróbmy tak, że ja tutaj poprowadzę ścieżki w odpowiednie miejsca i za chwilę do Was wrócę, jak będę mógł już układać swoje rury. Okej, tak więc myślę, że zaczniemy najpierw od Provider Logistic Pipe. Provider Logistic Pipe są to rury, które będą mówiły nam, co znajduje się w skrzynkach, czyli musimy je podłączyć bezpośrednio do skrzynek, do każdej skrzynki. Tych skrzynek mamy dokładnie 12, tak więc stworzyłem dokładnie 12 Provider Logistic Pipe. Dalej potrzebujemy jeszcze zwykłe stone'owe rury, na przykład chociażby. Mogą to być inne rury, to od Was zależy, jakie chcecie użyć. Mogą być na przykład, nie wiem, cobblestone'owe, mogą to być złote, jakie chcecie. Ja użyję tutaj akurat stone'owych. Połączymy to wszystko teraz z... znaczy te provider połączymy ze stone'owymi. Jak widzicie, tutaj podświetliło się wszystko na zielono, znaczy, że wszystko jest dobrze podłączone. Dobra. I idziemy dalej. Idziemy dalej schodami do naszego crafting, automatic crafting table. Tam użyjemy naszych rur, które będą nam, dzięki którym będziemy mogli właśnie kraftować różne rzeczy, a za chwilę też dowiecie się, ok, tutaj jest rozwidlenie, w związku z tym musimy użyć Basic Logistic Pipe. Tutaj do tego momentu jeszcze wrócimy za chwilę, a najpierw podłączymy nasze Automatic Crafting Table. Podłączymy to jedną rurę, jest to dokładnie rura Basic Logistic Pipe, z tego względu, że ona jest bardzo inteligentna i ona będzie rozdzielała, w które miejsce co ma iść. Dobra, idziemy dalej. Do tego punktu jeszcze wrócimy. Musimy tutaj iść do góry. Jesteśmy wyżej. Teraz musimy tutaj pod to podłączyć Crafting Logistic Pipe. Ja tutaj jeszcze stworzyłem jeszcze jeden Automatic Crafting Table. Też go musimy tutaj podłączyć. A także stworzyłem jeszcze jeden Crafting Logistic Pipe. Najpierw myślę, że możemy podłączyć
nasze Crafting Logistic Pipe do naszych Automatic Crafting Table. Jak widzicie, mamy tutaj zielony kolor, znaczy, że wszystko jest dobrze podłączone. Teraz, biorąc klucz do ręki, klikając prawym przyciskiem myszy na Crafting Logistic Pipe, mamy Inputs i Output. Czyli możemy ustawić, co ma wchodzić do tego craftingu, a co ma, jaki mamy dostać produkt. Czyli chcę dostać właśnie z tego systemu, chcę stworzyć silnik. Silnik, czyli engine, ten najsłabszy redstone'owy. Potrzebujemy najpierw, żeby nauczyć crafting, ten system cały, jak się tworzy wooden gear, potem piston, a na końcu nauczymy go, jak stworzyć redstone engine. W związku z tym ja muszę najpierw pokazać mu, że tutaj widzę, że jest wood, to nie ta skrzynka. Wood, dobra, aha, w sumie weźmiemy troszkę więcej patyki, weźmiemy weźmiemy kobla jeszcze, weźmiemy jeszcze redstone'a, irona, więcej sztuk, szkło będzie potrzebne z tego, co pamiętam, do silnika i co jeszcze? I to chyba jest wszystko. Dobra, chodźmy do naszego systemu. Najpierw nauczmy, jak się tworzy deski, czyli zamienić deski na drewno. Mamy klucz, prawym przyciskiem myszy na Crafting Logistic Pipe. Klikamy Import i jak widzicie, tutaj w Inputs, czyli wejście, co ma wchodzić do tego crafting, Automatic Crafting Table, czyli wchodzi tutaj drewno, wychodzi output deski. Kolejna rzecz, mamy deski. Teraz z tych desek chcemy stworzyć patyki, czyli musimy zrobić znowu to samo. Prawym przyciskiem myszy, import, mamy patyki. Następna rzecz, z patyków chcemy stworzyć wooden gear. I to samo, z tej strony import. Teraz tutaj nauczymy go, jak stworzyć piston. Piston tworzy się w następujący sposób. Redstone, iron, mamy piston, klucz, import, mamy piston, a tutaj natomiast chcemy mu pokazać, jak tworzy się silnik. Silnik tworzy się w następujący sposób. Aha, jeszcze musimy tutaj stworzyć dwa silniki. Troszkę za mało, widzę, że wziąłem drewna. Iron, redstone, silnik. Jeszcze musimy iść szybko po deski oczywiście. Czyli jedna sztuka deski, deski. Zamienimy to na deski. Szybko do naszego systemu. I teraz tak. Deski, szkło, piston, wooden gear. Import, jak widzicie, mamy. Teraz idziemy do naszego, teraz musimy umieścić nasze Request Logistic Pipe. Czyli tutaj będzie właśnie nasze Request Logistic Pipe, tak żeby tutaj wychodziły nam itemy. Chodźmy na dół i teraz możemy podłączyć nasze Stone Transport Pipe właśnie w to miejsce. Poprowadzimy linię. Czy starczy tyle? Powinno wystarczyć. Tak, idealna ilość. Tutaj będzie request logistic pipe. Tutaj ustawimy cobblestone'a. Może raz upiększymy to. I teraz klucz. Jak widzicie, nacisnąłem na klucz, kluczem prawym przyciskiem myszy na request logistic pipe i mam wszystkie przedmioty, które znajdują się właśnie w tych skrzynkach. To jest właśnie bardzo ważne. A także mogę tutaj, mamy tak, crafting, supply, bądź both, czyli obydwa. Crafting, czyli to, co nasz system nauczył. Supply, to jest crafting, czyli to, co nasz system się nauczył. Dalej mamy supply, czyli to, co mamy w skrzynkach i w jakiej ilości dokładnie. Najlepiej, jak będzie both. My chcemy, żeby dało nam, może po kolei sprawdźmy, czy to w ogóle działa. Czyli tak, weźmy, stwórzmy, powiedzmy, dwie deski. Jestem też w sumie ciekawy jednej rzeczy, czy
bo tutaj powinna być jeszcze jedna skrzynka, do której mają iść odpady. Ja chcę sprawdzić, czy jest możliwość, że jeśli tej skrzynki nie będzie, czy te przedmioty wrócą do tych skrzynek pierwotnych. Tutaj tego jestem właśnie bardzo ciekaw i to właśnie przetestujemy. I za chwilę zobaczymy, czy to wszystko działa. Jeśli nie działa, wtedy będziemy musieli stworzyć jeszcze jedną tutaj obok skrzynkę, do której będą trafiały odpady właśnie. Dobra, czyli musimy wziąć deski. Pamiętajmy, że z jednego drewna są cztery deski. My weźmiemy tylko dwie sztuki. Klikamy request, request successful i za chwilę tutaj pojawią się drewno się pojawi, wejdzie do tego automatic crafting table i dalej to przemieni się na deski. Deski dostaniemy tutaj, a w to miejsce, widzicie, właśnie weszło drewno. A tak myślałem, że coś jest źle. Tak więc dajcie mi chwilę pomyśleć, o tym muszę pomyśleć, tutaj zrobiłem źle i za chwilę do was wrócę. Okej. W końcu doszedłem do wniosku. Troszkę jest to dla mnie dziwne, ale wytłumaczę wam już, o co zrobiłem źle. Wcześniej tutaj zaznaczałem, że tutaj musi być Basic Logistic Pipe i dalej pójdzie do góry do mojego Request Logistic Pipe. Okazuje się, że jak gdyby to się nie łączy, czyli te wszystkie moje itemy, które wychodzą ze systemu, muszą przejść przez Provider Pipe. Jest to troszkę dziwne. No i druga sprawa jest taka, że w dwóch miejscach musi być w związku z tym Basic Logistic Pipe. Basic Logistic Pipe zawsze tworzymy przy rozwidleniach i właśnie musi być w tym miejscu, ponieważ może jak gdyby krążyć później gdzieś znowu tam wracać. Jak to testowałem, to zauważyłem właśnie, że czasami niektóre przedmioty błądzą, tak więc w tym miejscu musi być Basic Logistic Pipe, żeby po prostu poinformować przedmiot, że on ma iść właśnie tą ścieżką, a nie gdzieś tutaj i potem gdzieś tam się wracać. To jest ważne. No i po drugie, tak jak mówiłem, musi przejść przez Provider Pipe, w związku z tym musiałem tą rurę puścić tutaj właśnie tą drogą, tędy, tutaj i tutaj dołem podszedłem właśnie w tą stronę i to musi być w tym rogu, z tego względu, że jeżeli podłączyłem do Provider Pipe tutaj w to miejsce zamiast tej rury i tutaj do góry puściłem od Request Logistic Pipe, no to też jak gdyby to się nie łączyło, też nie wiem dlaczego. Jak gdyby ten przedmiot nie chciał w ogóle łączyć, znaczy ta rura nie chciała się łączyć właśnie z Provider Pipe i razem z tamtym Request Logistic Pipe. Dopiero jak podłączyłem właśnie w to miejsce, tak widzicie, mamy wszystkie rogi zielone, wszędzie indziej też jest zielone. Tutaj odłączyłem, ale to akurat może odłączyłem po prostu dlatego, żeby miał więcej tych rur Stone Transport Pipe, żeby nie musiał specjalnie tworzyć kolejnych. To jest kwestia oszczędnościowa po prostu. No ale kończąc, tutaj mam Basic Logistic Pipe i teraz kiedy zawołam te swoje przedmioty, wszystko będzie działało. Druga sprawa jest taka, że stworzyłem przedmiot Remote Orderer. Jak go się tworzy, Remote jest bardzo drogi, wam powiem. 2 Diamond Gear i reszta szkła, w ten sposób tworzy się Remote Orderer. Tutaj wtedy, używa się go wtedy, kiedy na przykład zamiast Request Logistic Pipe postawił tutaj Basic Logistic Pipe. Klikając prawym przyciskiem myszy na Basic Logistic Pipe, po prostu mam całe te okno Request Items. Tutaj akurat postawiłem Request Item, Request Logistic Pipe i mogę i klucza używać i Remote Orderer, natomiast przy Basic Logistic Pipe tylko i wyłącznie mogę użyć Remote Orderer, klucza już nie mogę użyć. No i zobaczmy, jak to działa. Zawołajmy najpierw piasek, weźmy może 2 sztuki. Myślę właśnie, że te wszystkie rury stone'owe będę musiał zamienić na złote, z tego względu, że jeśli będę tworzył coś w systemie, to zobaczcie, że tutaj zawołam powiedzmy deski, weźmy sobie 4 sztuki. I teraz on musi przejść przez całą drogę, czyli od tych skrzynek musi dojść do mojego systemu, a potem od systemu do provider i tutaj tą drogą musi przejść tutaj w tą stronę. Myślałem też, żeby tutaj użyć rur teleportacyjnych, ponieważ też byłoby to o wiele szybciej, ale w sumie
ten odcinek nie jest zbyt długi, tak więc tutaj ten okres oczekiwania nie jest zbyt wielki, więc bardziej wolałbym tutaj stworzyć rury złote, czyli te najszybsze, z tego względu, że najwięcej skrócą mi czasu właśnie oczekiwania na przedmioty z tego systemu. Co jest drugie ważne, ja tutaj muszę stworzyć z boku skrzynkę. Skrzynkę z tego względu, że... No, gdzie ty się ustawiłeś tak dziwnie jakoś? Ponieważ te itemy nie wracają same do skrzynek odpowiednich, tylko po prostu zostają w tym miejscu. Tak więc musi być tutaj skrzynka. Basic Logistic Pipe. I myślę, że Stone... Tak, widzicie, wszystko się połączyło. W związku z tym teraz, kiedy nacisnę na request i zawołam, powiedzmy, 3 sztuki... aha, jeszcze jedno. Musimy użyć klucza. I teraz prawym przyciskiem myszy na Basic Logistic Pipe zrobić Default Route Yes, czyli wszystkie odpady mają trafiać właśnie w to miejsce. I teraz, kiedy zrobię request, powiedzmy 2 sztuki. 2 sztuki powinienem otrzymać właśnie tutaj, natomiast 2 sztuki kolejne powinny trafić do tej skrzynki. Zobaczymy, czy tak jest. Jak widzicie, 2 sztuki trafiły właśnie do tej skrzynki, a 2 sztuki po krótkim oczekiwaniu, no za chwilę dostaniemy właśnie tutaj w to miejsce. Ok, dostaliśmy te 2 sztuki. No trochę jest to dziwne, ponieważ wydaje mi się, że lepiej byłoby, jakby właśnie ta droga była trochę krótsza. I tutaj właśnie specjalnie wam zwracałem uwagę, żeby tutaj postawić Basic Logistic Pipe, czyli to jest ta inteligentna rura, która miała rozdzielać mi te itemy, gdzie mają iść. I myślałem właśnie, że jak tutaj będzie Basic Logistic Pipe i dalej będą zwykłe rury, to wszystko będzie działało. Jednak się okazało, że te przedmioty muszą przejść przez Provider Logistic Pipe. To jest właśnie bardzo ważne. No i w sumie mamy w sumie pierwszy stworzony system. I teraz sprawdzimy, czy możemy zawołać silnik. My potrzebujemy dokładnie 4 silniki. 4 silniki. Zobaczmy, gdzie są te silniki. Muszę je znaleźć. Zróbmy craft. Będzie szybciej. 4 silniki. Zobaczmy, jak to wszystko będzie. Missing 4 glass. Aha, oczywiście szkła nie mam, ponieważ ja wszystko mam przy sobie. Ale teraz powinno być wszystko ok. Jeszcze raz. Craft. Redstone Engine Request. Zobaczymy, czy wszystko będzie działało. Za chwilę tutaj powinniśmy dostać... O właśnie, widzicie, wszystkie przedmioty lecą do skrzynek w odpowiednie miejsce. I poleciały właśnie dokładnie 4 silniki. Za chwilę zobaczymy, czy otrzymamy je właśnie w tym miejscu. Fajnie to wszystko wygląda, kiedy te przedmioty tutaj właśnie się motają i trafiają do odpowiednich skrzynek. Bardzo ciekawa sprawa. I jak widzicie, tutaj dostałem 4 silniki. Raz, dwa, trzy, cztery. Czyli tyle, ile chcieliśmy. Tak więc nasz system został stworzony prawidłowo. Tak jak mówię, jeszcze zanim przejdziemy do kolejnej rzeczy, ja tutaj stworzę rury złote. Jak to wszystko potworzę, podłączę. Widzieliście, jak się podłącza, tak więc nie będę wam drugi raz tego samego pokazywał. Wtedy pokażę wam jeszcze raz, jaki jest czas oczekiwania na przedmioty, które czekamy właśnie, które tworzą się w naszym systemie. Tak więc myślę, że dajcie mi chwilę czasu i za chwilę się wrócimy i będziemy kontynuowali naszą pracę. Chociaż dużo czasu już nie mamy, mam nadzieję, że chociaż jedną część uda nam się coś jeszcze dzisiaj stworzyć. Udało mi się zamienić chociaż część Stone Transport Pipe na Golden Transport Pipe. Pamiętajcie, że Golden Transport Pipe potrzebuje właśnie zasilania redstone'owego bądź właśnie takiej pochodni torczowej, żeby można było przyspieszyć nasze przedmioty, tak żeby one szybciej przechodziły przez naszą drogę i żeby trafiły tam szybciej, tam gdzie mają trafić. No i teraz możemy zobaczyć, jak to wszystko działa właśnie po usprawnieniu naszego systemu. Weźmy, przywołajmy może jedną sztukę dirtu. Ja troszkę wcześniej już przygotowałem sobie, może tak, żebyśmy widzieli, jak to szybko idzie. O, widzicie, już mamy dirt. Przygotowałem wcześniej 2 redstone, 4 silniki, pompę, tanki i waterproof teleport pipe i stone waterproof pipe. No i teraz tworzymy taki w sumie mini system, gdzie będziemy mogli właśnie dostawać naprawdę sporo wody. A jeszcze jest noc, tak więc prześpijmy się. No to zrobimy to identycznie, jak to zrobiliśmy przy lawie, czyli będzie pompa napędzona przez 4 silniki, właśnie te najsłabsze, ponieważ te 4 silniki wystarczą, żeby
napełnić nasze tanki w odpowiednim czasie. To jest oczywiście rozwiązanie tymczasowe. Prawdopodobnie potem troszkę się to zmieni, ale jak to się zmieni, to oczywiście zobaczycie troszkę później. Weźmy nasz dirt. Myślę, że tutaj takie małe pomieszczenie, taki może 3x3, o tak. Tutaj stworzymy taką przestrzeń. I teraz tak, pompę w tym miejscu. Ona za chwilę wyłoży swoją rurę. O tak, zaczęła już ją wyciągać. No i teraz cztery silniki. Raz, dwa, trzy, cztery. Teleport. A nie, najpierw jeszcze stone. Stone, teleport. Teraz w dwóch miejscach muszą być dirty, a także na tych dirtach muszą być torcze. I za chwilę pewnie zobaczymy, jak ta woda będzie... Aha, jeszcze tu oczywiście musimy zrobić tak, że frequency 2 can receive falls. Tak samo jak przy lawie. Pamiętajcie, że częstotliwość lawy musi być inna niż częstotliwość naszej wody, bo jeśli będzie to samo, no to może być... coś będzie źle na pewno. Zobaczycie to w sumie, że albo nie będzie nic pobierane, albo będzie pobierane to, co było pierwsze. Tego w sumie jeszcze nigdy nie sprawdzałem, nigdy nie widziałem, nigdy nie zrobiłem takiego właśnie takiej pomyłki, tak więc nie wiem, jak to wszystko będzie wyglądało w praniu, ale prawdopodobnie będzie się nabierało to, co było pierwsze, czyli jeśli w tanku mamy lawę, no to dalej będzie pobierana lawa, a woda nie będzie wiedziała po prostu, gdzie ma trafić. No i teraz myślę, że możemy przejść do naszego pomieszczenia z wodą. No i tutaj myślę, że stworzymy 12 rzędów. W każdym rzędzie po 6 tanków. Takie troszkę większe pomieszczenie. Tutaj nie będziemy mieli żadnych silników. Będą tylko i wyłącznie tanki. Jeśli będziemy potrzebowali więcej wody, to myślę, że jeszcze stworzymy te tanki tutaj przy tej ścianie. Na razie jest to niepotrzebne. Myślę, że 12 rzędów w zupełności powinno wystarczyć. Dobra, ostatnie 3 rzędy. Chyba tak, ostatnie 3 rzędy. I za chwilę będziemy podłączali nasze tanki do naszych rur. Tutaj sobie zrobimy miejsce na teleport. Tędy będą szły rury. Identycznie właśnie jak przy systemie z lawy. To jest taki proces, który musimy powtórzyć, ponieważ ta woda będzie nam potrzebna do naszych silników, które stworzymy już niedługo. Te silniki będą właśnie napędzane przez ropę i właśnie to będą te najszybsze silniki, które będą potrzebowały chłodzenia. Chłodzenia właśnie z wody. Wydaje mi się, że to chłodzenie będzie najlepsze. W związku z tym tutaj jakieś jeszcze może wyjście, albo nie. Nie będzie raczej potrzebne. Aha, już wiem, czego nie zrobiłem. Zrobimy to troszkę inaczej. Chodźmy jeszcze, wyjdźmy. Tutaj zróbmy sobie wyjście. I to jest tak, to miejsce. Czyli tutaj. Pyk. Dobra, i za chwilę powinniśmy tutaj widzieć jakieś przejście. O właśnie. Jest nasze przejście. I teraz zróbmy tak. Tutaj zakryjmy koblem. I tutaj tak, tutaj będzie teleport, frequency 2, can receive through. Aj, nie to. I teraz oczywiście potrzebujemy rury stone'owe. Oczywiście to mogą być inne rury, to od was zależy, jakie tej rury sobie użyjecie. W tym miejscu. Okej, chodźmy teraz dołem. Przejdźmy do naszych kolejnych 6 rzędów. No, dalej. Raz, dwa, trzy. I za chwilę myślę, że będziemy kończyli ten odcinek, ponieważ stworzyłem tutaj dosyć sporo. To po pierwsze, a po drugie zrobiłem to, co chciałem dzisiaj stworzyć. I za chwilę pewnie te tanki będą się napełniały wodą. No, będziemy potrzebowali naprawdę sporo tej wody. Tak więc pewnie stworzę system kolejny właśnie z tej ropy. Te silniki, które będą napędzały moje kolejne maszyny. Dopiero wtedy, kiedy te moje tanki wszystkie się zapełnią, tak żeby tylko ten jeden silnik mógł uzupełniać brakujące
ilości wody i wtedy, żeby to wszystko współdziałało. Jeśli będzie za mało silników, wtedy na pewno jeszcze jeden silnik dorobimy w jakimś miejscu. Tak jak mówię, tam gdzie przy jeziorze postawiłem nasz silnik, taki mały system. To jest oczywiście rozwiązanie tymczasowe. Prawdopodobnie później gdzieś to zrobię w innym miejscu, tak żeby nie pogarszać naszego widoku właśnie kiedy będę wychodził z mojego domu. Tak żebym nie musiał patrzeć na te wszystkie silniki, te wszystkie maszyny i tak dalej. No i myślę, że to jest świetny moment, żeby zakończyć ten odcinek. Stworzyłem tutaj naprawdę bardzo wiele. A przede wszystkim stworzyłem to, co chciałem. Tak więc trzymajcie się, do zobaczenia. Pa, pa.